W ubiegłą sobotę miał miejsce finał loterii Going Green, zorganizowanej przez Fundację Domu Kopernika. W holu znanego polskiego domu spokojnej starości, w obecności jego mieszkańców i pracowników, miało miejsce uroczyste losowanie nagród. W zapowiadanym od kilku miesięcy wydarzeniu uczestniczyli także przewodniczący Rady Dyrektorów placówki Jesse Fliss oraz przewodniczący Fundacji Domu Kopernika Andrzej Chomentowski i skarbnik Fundacji Andrzej Poprawa. Losowania dokonała jedna z najstarszych mieszkanek Domu Kopernika, pani Tekla Lorentowicz. Na jeden z czterech wyciągniętych przez panią Teklę losów przypadła nagroda główna loterii – samochód osobowy Chevrolet Cruze. Szczęśliwym zwycięzcą charytatywnej loterii i posiadaczem nowiutkiego samochodu okazał się pan Jerzy Brzozowski na zdjęciu wraz z małżonką, dyrektorem wykonawczym domu seniora Tracy Camino oraz prezesem Fundacji Domu Kopernika Andrzejem Chomentowskim i jej wiceprezesem doktorem Manym Radomskim. Fundacja składa serdeczne podziękowania proboszczowi parafii świętego Maksymiliana Kolbe, ojcu Januszowi Błażejakowi, za wielką pomoc przy sprzedaży losów na loterię. Dodajmy, że jedna z nagród przypadła właśnie członkowi tejże parafii. Dochód z loterii Going Green przeznaczony zostanie na modernizację głównego wejścia domu Kopernika oraz na zakup nowych łóżek dla mieszkańców działu opieki długoterminowej. Tak niskich rat jeszcze nie było. Aktualnie oferujemy pożyczki hipoteczne od 2,15%. Po więcej informacji wejdź na stronę internetową www.polcu.ca. Jeśli chodzi o pieniądze, to tylko Credit Union. Chcesz uwolnić się od myśli? Spakuj i wyślij. Tylko kilka kliknięć myszką i w ciągu kilku minut załatwisz wszystkie sprawy związane z twoją podróżą. Najlepsze ceny. Agencja Western Travel oferuje rezerwacje i sprzedaż lotów, wycieczek i ubezpieczeń przez internet, telefon lub osobiście. Pani Urszula Lipińska po kilkunastu latach praktyki lekarskiej w Polsce od 1989 roku prowadzi sklep zielarski Health from Nature przy 47 Roncesvalles Avenue. Health from Nature oferuje ponad 300 ziół oraz kosmetyki ziołowe, witaminy i minerały, fachowe porady z zakresu ziołolecznictwa. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Polska Credit Union oferuje korzystne usługi inwestycyjne dla planów emerytalnych RRSP. Od gwarantowanych lokat po inwestycje w Mutual Funds. Wpłaty można załatwić w oddziałach lub przez telefon 416 236 1225. Polska Credit Union przedstawia nową, bezpłatną aplikację dostępną dla użytkowników iPhone'a. Aplikacja umożliwia dostęp do bankowości internetowej. Pozwala szybko zlokalizować oddziały naszej Credit Union oraz pokazuje godziny otwarcia. Wskazuje na mapie bankomaty. Możecie Państwo oglądać bieżące i archiwalne wydania Polish Studio. Zawiera też najnowsze informacje o wydarzeniach w Credit Union. Z tą aplikacją bankowość staje się łatwiejsza. Aplikację można pobrać z App Store. Dziś o godzinie 18 w sali parafialnej Kościoła Świętego Jacka od Rowąża przy 201 Le Breton Street North w Ottawie odbędzie się panel dyskusyjny pod tytułem Nieodpowiedziane pytania na temat katastrofy prezydenckiego samolotu Tu-154M 10 kwietnia 2010 roku. W spotkaniu zorganizowanym pod patronatem Kongresu Polonii Kanadyjskiej, m.in. przez Stowarzyszenie Inżynierów Polskich, udział wezmą
Przewodniczący Grupy Parlamentarnej dla Zbadania Przyczyn Katastrofy Smoleńskiej, poseł Antoni Macierewicz, naukowcy wykładający na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych, profesor dr inżynier Wiesław Binienda i profesor dr Kazimierz Nowaczek oraz mecenas Marta Schonert-Binienda z Libra Institute w Cleveland. Fundacja Świętego Eugeniusza z nadzieją w przyszłość zaprasza na zabawę karnawałową pod tytułem Dzieląc się chlebem, dzielimy się niebem. Dziś o godzinie 20 w sali parafialnej Kościoła Świętego Kazimierza przy 156 Roncesvalles Avenue w Toronto. Do tańca gra zespół non-stop. Gorąca kolacja i dobrze zaopatrzony bar. Loteria, aukcja i występy artystyczne. Dochód z imprezy przeznaczony jest dla dzieci niepełnosprawnych. Ogniwo nr 24 Federacji Polek w Kanadzie zaprasza panie na babski comber, babską biesiadę z występami kabaretowymi i wspólnym śpiewaniem. Dziś o godzinie 7 wieczorem w sali gminy pierwszej Związku Narodowego Polskiego przy 71 Judson Street w Etobicoke. Występ znanej śpiewaczki Małgorzaty May i nauka tańca latynowskiego. Dochód z imprezy przeznaczony jest na rzecz Polskiej Biblioteki w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II. Szkoła Polska Grupy II Związku Polaków w Kanadzie w Hamilton zaprasza na karnawałową zabawę rodzinną dziś o godzinie 18 w sali przy 1015 Barton Street East. Do tańca gra zespół Polmix. Kolacja, kawa, ciasto i loteria. Bal przebierańców dla dzieci, gry, zabawy, dyskoteka i projekcja filmu. Dochód zabawy przeznaczony zostanie na potrzeby szkoły. Grupa Patron zaprasza na projekcję filmu dokumentalnego Grzegorza Brauna Towarzysz Generał idzie na wojnę w niedzielę 5 lutego o godzinie 14 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississaudze. Bezpośrednio po seansie za pomocą łącz internetowych dyskusja z reżyserem. Pani Barbara Rode, pełnomocnik Prawa i Sprawiedliwości na okręg Ontario, zaprasza na spotkanie inauguracyjne Koła Sympatyków Prawa i Sprawiedliwości w piątek 10 lutego o godzinie 19 w 22. miesięcznicę tragedii smoleńskiej w kościele świętego Maksymiliana Kolbe odprawiona zostanie msza święta, a o godzinie 20 w Centrum Kultury Jana Pawła II odbędzie się projekcja nowej wersji filmu dokumentalnego Ewy Stankiewicz i Jana Pospieszalskiego zatytułowanego Krzyż. Forum Pasjonatów Kultury i Cafe Pasja zapraszają na biesiadę walentynkową Sen o Miłości, sentymentalno-artystyczną, wesołą zabawę taneczną z zespołem Standard. W piątek, 10 lutego od godziny 9 wieczorem do 2 w nocy w restauracji Golden Lion przy 15 Canmotor Avenue w Toronto, niedaleko skrzyżowania ulic Queensway i Islington. Występy młodych piosenkarzy. Rezerwacja do 5 lutego. Parafia Świętej Teresy w Toronto i Rycerze Kolumba zapraszają na ostatkowy bal karnawałowy w sobotę 18 lutego o godzinie 19 w sali parafialnej kościoła przy 10 ulicy, niedaleko skrzyżowania Lakeshore Boulevard West i Islington. Do tańca gra zespół Eden. Gorąca kolacja z winem i deserem. Związek Narodowy Polski, gmina 17 oraz klub sportowy Wisła United zapraszają na doroczną zabawę walentynkowo-ostatkową w sobotę 18 lutego od godziny 6.30 wieczorem w polskiej sali bankietowej przy 2316 Fairview Street w Burlington. Do tańca gra zespół Mr. System. Kolacja z deserem. W związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Dyrektorów oraz 67. walnym zebraniem członków Credit Union Świętego Stanisława Świętego Kazimierza, które odbędą się w sobotę 28 kwietnia 2012 roku, chcemy poinformować, że zawiadomienie o okresie nominacyjnym zostało przekazane członkom zgodnie z wymaganiami statutu Credit Union. Zawiadomienie zawiera skład komisji wyborczej i nominacyjnej, wymagane informacje dotyczące okresu nominacyjnego, kwalifikacje wymagane od kandydatów, inne dodatkowe istotne informacje. Zawiadomienie wywieszone jest w każdym oddziale Credit Union, a także dostępne na stronie internetowej Credit Union po kliknięciu na link wiadomości. Więcej informacji na temat 67. walnego zebrania członków Credit Union podane zostanie w marcu. A na zakończenie programu nasz koncert życzeń. Dziś mamy przyjemność przekazać życzenia, jakie Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie pragnie złożyć ojcu Pawłowi Ratajczakowi z okazji 5. rocznicy otrzymania święceń kapłańskich. Drogi ojcze Pawle, dyrektorze Katolickiego Studia Młodych i nasz młodziutki kapelanie, do nas przywiodły Cię przeznaczeń drogi, byś mógł siać święty siew słów chrystusowych na rolę żyzną i na grunt ubogi. 3 lata temu witałyśmy Cię serdecznie, chcemy, byś długo tu pozostał z nami, byś religijnie nas wiódł i społecznie do Zbawiciela, Bożymi ścieżkami. W Kościele Świętym, u stopni ołtarzy, w życiu codziennym i w każdej potrzebie. Niech Bóg Cię łaską swą obficie darzy i swą wszechmocą niech wspomaga Ciebie.
Zacny kapelanie, dobry patrioto, za twe nauki cenniejsze niż złoto, od zarządu funduszu i członkiń grona, przyjmij najlepsze serdeczne życzenia i lud ten Boży prowadź do zbawienia. Życzymy ci, byś długo, owocnie i szczęśliwie mógł swe kapłańskie spełniać powołanie. W pracy wśród ludu i w świętej ofierze tego ci życzymy, czcigodny kapłanie. Dołączając do życzeń piosenkę, państwu życzę słonecznego i udanego weekendu. Do zobaczenia.